Przed chwilą byliśmy świadkami przekazania dowództwa w Międzynarodowym Korpusie Północny Wschód. To korpus, który naznaczył swoją obecność na mapie bezpieczeństwa Europy. To korpus, który powstał 19 lat temu w wyniku wspólnych decyzji politycznych i wojskowych trzech państw, Polski, Niemiec i Danii. Dla nas niezwykle ważne jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, ale także w Europie i w wolnym świecie. Stąd rząd polski przywiązuje bardzo dużą wagę do przedsięwzięć związanych z aktywnością Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez ostatnie lata niewątpliwym sukcesem korpusu było osiągnięcie stanu gotowości w ramach NATO. To jest niewątpliwie wyróżnienie dla korpusu, to jest też dowód profesjonalizmu dowódców, profesjonalizmu tych wszystkich żołnierzy, którzy na co dzień służą w Szczecinie. Chciałbym podziękować odchodzącemu dowódcy, General Hoffman, once again, thank you very much for your service and I wish you all success in your future endeavors. Thank you very much. I chciałbym także pogratulować panu generałowi Wojciechowskiemu. Nie tak dawno dziękowałem za służbę generałowi jako dowódcy operacyjnemu Sił Zbrojnych, Polskich Sił Zbrojnych. Niewątpliwie pan generał Wojciechowski jest wyróżniającym się dowódcą Wojska Polskiego, a jego doświadczenie, jego umiejętności, talenty dowódcze dają gwarancję tego, że zadania postawione przed nim jako dowódcą korpusu zostaną spełnione. A będą to zadania związane chociażby z reformą systemu dowodzenia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i z umacnianiem zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w ramach NATO, a przede wszystkim skoncentrowaniem się na wschodniej flance, na tym wszystkim, co związane jest z bezpieczeństwem dla państw północno-wschodniej części Europy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy na co dzień służą w Międzynarodowym Korpusie Północny Wschód i jestem przekonany o tym, że ten korpus stanowi bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa w NATO. Dziękuję bardzo.